Bazylika Mariacka w Gdańsku, nazywana koroną miasta Gdańska, to przepiękna gotycka świątynia, jedna z największych wybudowanych z cegły. Zachwyca ona nie tylko swoją bogatą architekturą, nie tylko wspaniałymi gotyckimi ołtarzami, które udało się zachować do dnia dzisiejszego, ale również wspaniałą literaturą muzyczną. Wielcy kapelmistrze, a także organiści Kościoła Mariackiego tworzyli i komponowali wspaniałe dzieła. Dzięki gdańskiemu zespołowi Capella Gaudensis odkrywamy na powrót wspaniałe karty literatury muzycznej. Ta piękna, łacińska, pełna wzruszeń melodia, ubrana w bogaty tekst, przemienia nasze serca i umysły. Dlatego bardzo cieszę się z tego, że jako 62. proboszcz Kościoła Mariackiego mogę brać udział w zapisie tych niezwykłych utworów, które na powrót otrzymują tchnienie życia. Życzę wszystkim słuchaczom, a także tym, którzy odwiedzą Kościół Mariacki, wielu duchowych wzruszeń, a także wzrostu wiary, nadziei i miłości. Panie i panowie, drodzy melomani, w imieniu prezydent miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz dyrektora Capelli Gaudensis Marka Więcławka, witam państwa serdecznie. Dobry wieczór. Capella Gaudensis, obchodząca w tym roku jubileusz 40-lecia istnienia, powstała w wyniku fascynacji profesor Aliny Kowalskiej-Pińczak i grona jej muzycznych przyjaciół muzyką dawnego Gdańska. Dzięki wieloletniej pracy zespołu, w tym opracowaniu na podstawie manuskryptów unikatowych dzieł kompozytorów gdańskich tworzących na przełomie XVII i XVIII wieku, muzyka ta została odkryta na nowo. W repertuarze zespołu i na nagrywanych przezeń płytach znalazły się dzieła m.in. Franciscusa de Rivulo oraz Andreasa Hakenbergera, które to zabrzmią podczas dzisiejszego koncertu prezentującego muzykę gdańskiego Kościoła Mariackiego. Pochodzący prawdopodobnie z Niderlandów Franciscus de Rivulo pełnił funkcję kantora Kościoła Mariackiego od roku 1560 do śmierci w roku 1564. Był również kapelmistrzem powstałej wówczas kapeli miejskiej. Andreas Hakenberger to samo stanowisko objął w roku 1608, początkowo na rok, by ostatecznie pozostać na nim aż do śmierci, 19 lat później. Jako pierwszych wysłuchają państwo motetów Franciscusa de Rivulo w opracowaniu Romualda Szyszko. Następnie zabrzmi Deus Canticum Novum Andreasa Hakenbergera. Wokaliści Capelli Gaudensis wystąpią dziś dla państwa pod dyrekcją wybitnej chórmistrzyni, dyrygentki i pedagog, profesor Agnieszki Franków-Żelazny.
Oh.
Salutem regibus,